Cześć, dzień dobry moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek, a to jest kolejny odcinek Super Mario 3D World. Moi mili, jesteśmy dalej w zameczku Bowsera, w sensie zbliżamy się do końca Bowsera, w sensie tam jest jego zamek. A więc bez zbędnego przedłużania lecimy dalej i mamy kolejny poziom, A Beam in the Dark, czyli promień w mroku. Tak bym to mniej więcej nazwał. No nie wiem dlaczego to mi się bardzo kojarzy z Luigi's Mansion. Jaka latara. Okej, czyli my tą latareczką. Słuchajcie, zabijamy duchy. Dobrze wiedzieć na przyszłość. O nie. Power! Power! Mario Power! Nice! O, tu jest nam potrzebny Luigi. O nie! Goddammit! O! Dzień dobry, pierwsza gwiazdka, więc w sumie jakby to, jak się nie mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? A mamy kolejny ten... śmieszny talerz. Ocie panie, powiem wam, że to nie jest łatwy poziom. Nie jest łatwy poziom, nie jest łatwy poziom, nie jest, to nie jest łatwy poziom. A! Dobra, poszedł power, dzień dobry. Nie wiem, czy czegoś nie pominąłem. Nie wiem, czy czegoś pominąłem, zupełnie nie mam zielonego pojęcia, czy coś pominęliśmy, czy nie. Ale jeszcze się tutaj dokładnie rozejrzę. Dobra, kamerę widzę, mogę zmienić, ale to mi w sumie i tak nic tutaj nie daje. Dałem radę. Dałem radę. Czekajcie, tu się trzeba chyba jakoś. Zdążyłem, zdążyłem. Mamy drugą gwiazdkę. Nice. Nice. Wchodzimy do drzwi i domyślam się, że to oczywiście, że nas przeteleportują tutaj. O kurby zapiał. Dlaczego ja sądziłem, że tu jest przejście i nie będzie z tym większego problemu? Bardzo się myliłem. O, nie wziąłem latarki. Dobra, ale to wiecie co? To idzie na tyle szybko. I tu się chyba żaden duch nam nie ogarnie, nie pokaże. Dobra, wejdźmy tu. Dzień dobry. Tutaj. Jeszcze bym sprawdził inne drzwi. Tak wiecie, na wszelki wypadek. Te na pewno nie. Czyli te też nam nie wchodzą w grę, czyli wchodzimy do tych i wchodzimy tymi. Dobra, okej, czyli tutaj nie było nic specjalnego, ale widzicie, mam problem, bo... no właśnie. Te duchy nam wyrządzą krzywdę. Niestety. Albo i nie. Okej, tutaj mamy pokazane, że musimy w tą stronę. Tam jest gwiazdka w ogóle, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Tylko, że ja bym chciał ten power dostać. Zdecydowanie ten power. Dobra, uderzyłem w dobrym momencie, ale to mi nic nie daje. Damn it! Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, panowie. Do widzenia. Okej, okej, okej. Go, 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 Mario! Nice! O nie, duży... O, no to jesteśmy w dupie. Bonobo! Come on. Dobra, muszę zabrać jedną z tych latarek. Nie mamy tutaj za bardzo wyjścia teraz. Minus jest taki, że tutaj ten wskaźnik od pro-kontrolera do poruszania się, on jest tak czuły, że nie będę ukrywać, robi mi to mały problem. Ale dobra, będziemy mieli latarkę, to jest najważniejsze. Wybaczcie moje gardło, ale dzisiaj coś... Coś mi w gardziole
siedzi. Okej, tu nic nie ma. No widzicie? Widzicie? I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Dlaczego to jest tak czułe? Za czułe. Dobra, to i tak musimy się raczej zabić. Chyba jednak wolałbym to z latarką, dlatego że tutaj nawet później, jeżeli będę stać w jednym miejscu i będę delikatnie tym poruszać, no to mamy duże, duże prawdopodobieństwo tego, że przejdziemy to bez większego problemu. Tylko, kurczę, to poruszanie się jest troszkę za trudne. Dobra, to były te drzwi. I te drzwi tutaj. Dobra. Może ja będę po prostu stać w jednym miejscu tylko? No i... Halo! Dobra. Okej. Doszliśmy tutaj do tego fragmentu, gdzie jest ich sporo. Tylko, że tu będziemy musieli dla odmiany skakać. A! No nie wierzę, że spadłem! Come on! A może jednak tak nie zrobimy? Wiecie co? W sumie ten koleś tam na górze, który jest, my możemy go jakby to powiedzieć, wykurzyć z tamtego miejsca. W sensie, możemy odwracać się i on wtedy będzie za nami szedł. Możemy go stamtąd wykurzyć i spróbować wejść po tą gwiazdkę, bo to jest ostatnia gwiazdka. Niestety, nigdzie nie widzę za bardzo naszej tutaj... jak to się mówi? A czekajcie, tu nie ma nic, nie. Nigdzie nie widzę stempelka, więc nie wiem za bardzo, gdzie on tutaj może być schowany, ale domyślam się, że pewnie w tamtym miejscu, gdzie był ten myk dla Luigi'ego, raczej na pewno. Dobra, tu są wszystkie zażarte. Tutaj też wszystkie, nice. I tu będzie największy problem, dlatego że po pierwsze, tutaj nas odwraca. A po drugie są te kurde latające dziady małe. Świetnie, wiedziałem, że to się tak skończy. Dobra, wezmę kota. No nie! Nie! No to jest żort! O w mord... Nie! No żartujecie sobie za mnie teraz! Come on! O, dobra. Nie, tak nie będę grać. Do 3 razy sztuka. Jeżeli 3 razy sztuka mi nie wyjdzie, to wtedy weźmiemy sobie tego tutaj. Kurczę, trudne! Bym powiedział nawet, że wręcz bardzo trudne do przejścia. Zwłaszcza, że mówię. Zwłaszcza, że... Zobaczcie, ja delikatnie... To dosłownie delikutaście, że tak powiem. Ruszam tym, kurczę, naszym tym. A on i tak się szybko strasznie przewraca. Nie mogę też jakoś inaczej tym sterować, więc to jest tak czułe. Dobra, wszystkie pójdą. Okej. No żartujecie ze mnie teraz? Halo! O, come on! Bardzo niedobre jest to, że oni się tutaj nam... W sensie respią... Na nowo. Dobra, jeszcze raz. To jest Mario, spokojnie, tu się failuje. To słuchajcie, nie jest gra, którą da się przejść od razu. Zwłaszcza jeżeli ktoś w to Mario nie grał w ogóle, w sensie nie zna poziomów, to jest ta kwestia. I niestety czasem jest tak, że po prostu, wiecie, zawiesimy się w jednym miejscu, co niestety no, powoduje to, co powoduje. Ale nie ma co się łamać. We can do this. Yeah.
Dobra. Szkoda, że te tutaj nie reagują, moi drodzy, w ogóle na tą naszą latarkę. Dobra, no spokojnie. Dobra, obrywałem z ducha. Ale wyjdę tu, dobra. Gdzie się patrzysz? Nie wolno. Dobra, mamy tą gwiazdkę. Dobra, obrywałem, nieważne, to jest nieważne, idziemy dalej do drzwi. O, a tu już jest końcóweczka, moi drodzy. O, o. Jeżeli tu jest już końcówka, nie mam zielonego pojęcia, gdzie mógł być tutaj stempel. Znaczy nie, już wiemy, gdzie był. Na pewno tam, gdzie był Luigi. Tak? Czyli tam, gdzie był Luigi, to na pewno był ten stempel. Więc teoretycznie moglibyśmy spróbować wejść tu jeszcze raz. Ja nie pamiętam, czy tutaj też jest taka funkcja, że jeżeli się wejdzie, zbierze i wyjdzie, to automatycznie nam to zalicza. Więc w sumie spróbujemy zrobić to teraz, ale zobaczcie, jesteśmy już bardzo, 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 wręcz bym powiedział, blisko Bowsera. Więc wejdźmy tutaj jeszcze raz. Wybierzmy sobie Luigi'ego. Luigi time! W sumie to by nawet pasowało, takie wiecie, Luigi's Mansion i Luigi? Wypisz, wymaluj, nie? Dobra, i tutaj będzie pstryczek do Luigi'ego. Mam w ogóle wrażenie, że Luigi jakby miał dłuższy ten zasięg latarki. Oj, dobrze mi się wydawało. Jest stempel. Dobra, i teraz spróbujemy stąd wyjść. If you will... You will lose any item, gain it. This... Aha. Czyli to mi nic nie da. Czyli jednak musimy teoretycznie to przejść na nowo. Ale wiecie co, ja nie wiem, czy ja chcę to przechodzić na nowo, bo to jest bardzo skomplikowany poziom. Tylko że z drugiej strony byśmy, kurczę, to dostali, nie? Nie zdążyłem, nie wierzę, że nie zdążyłem. Panie Luigi, panie Luigi. Dobra, ale Luigi ma też większy w sensie skok. Dobra, mam nadzieję, że tym razem pójdzie nam lepiej. Tutaj nie będę brać pod uwagę tego, czy mi się powiedzie w tym dłuższym poziomie, czy nie. Bo tam wystarczy, że tylko to przejdziemy i jest koniec. Ale i tak nie będę ukrywać, że poziom delikatnie complicated. Nawet nie delikatnie, tylko complicated. Ale zobaczcie, czy on nie ma dłuższej... On ma zdecydowanie dłuższą tą... Dłuższy ten promień. A, to już miał. Mario, znaczy Luigi, nie możesz Chłopie, ja wiem, że ty masz mega super skok. Ale daj żyć. Zdecydowanie daj żyć. Dobra, teraz tylko przejść ten fragment. Jeżeli ten fragment przejdziemy, jesteśmy w domu. Oh, damn it. Nie! Dawaj, na drugą. Mańkę, dobrze, dobrze Luigi, dobrze Luigi. Sieć. Powiedziałem. Ty też? O Jezus, umrę. Nie, nie, no come on! Ale było blisko, ale było blisko, ale się zepsuło wszystko. Szkoda, że na początku poziomu, słuchajcie, nie mamy pokazanego, że musimy na przykład grać Luigim. Wtedy byśmy od razu go wzięli i od razu byśmy spróbowali. Słuchajcie, zostało nam 16 żyć. Ja ogólnie chyba wam mówiłem nawet, że postaram się pofarmić trochę. Niestety nie znalazłem zbyt dużo czasu, nie będę ukrywać, na to, żeby grać, wiadomo, przygotowania do świąt i tak dalej. Więc to swoje też niestety robi. No zeżrej ich.
Okej. Dobra. Jest okej. Na razie. Dopóki nie stracę tego naszego... No i zobaczcie, naszym Luigi mi, kurczę, tak ładnie poszło. Dobra, mamy to. Gdyby tak poszło nam za pierwszym razem, to by było fantastycznie. A tak niestety, się zepsuło. Oj, widzę, że jeszcze dostaliśmy życie nawet za dojście tutaj z latarką. Dobra, i najważniejsze co mamy to jest oczywiście stempel, ale już malutko nam zostało, już widzę zdecydowanie, że mamy więcej niż połowę, więc to jest plus. Dobra, wchodzimy jeszcze tutaj. Uła, aj. O! Okej. Tu weźmiemy Mario i nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale tutaj mamy bardzo dużo mini poziomów. Aż 10. Okej. Mario, no koleś. Go. Dobra. Okej, na razie nie jest źle, ale domyślam się, że będą schody. Myślę się, że zaraz nam się niestety pojawią schody, ale wiecie, jak nauczymy się poziomów, będzie nam na pewno dużo, dużo prościej. Dobra. Hop. Mamy to. Ale mało czasu nam zostało, a to jest dopiero połowa. Dobra, to też jest. Nice. What next? Dobra, to też nie było jakoś wybitnie trudne. Ale jak to się mówi, nie chwal dnia przed zachodem słońca. Go, go, go! Dobra, jest. Okej, jest po drugiej stronie, to sobie przeskoczymy. Nice. I dwa ostatnie nam zostały. Dobra, jest. Aż mi się ręce, już mi się ręce spociły, nie? Nie! Wziąłem, w ostatniej sekundzie. Yeah! Ooo! No słuchajcie, tu było trudno. Nie będę ukrywać. Tutaj nam się troszeczkę porobiło. Ale udało nam się zdobyć bardzo dużo gwiazdek, więc to jest też ten duży plus. Także nie jest źle. Dobra. Coś czuję, słuchajcie, że chyba... nie wiem dlaczego, ale wydawało mi się, że trochę szybciej mi się uda to wszystko dzisiaj zrobić, a tu się jednak okazuje, że nie do końca. Tylko, że tutaj mamy poziom... A nie, tu mamy zwykły jeszcze poziom. To jeszcze ten poziom sobie zrobimy na dzisiaj. I domyślam się, że w zamku Bowsera będziemy mieli chyba jeszcze dwa dodatkowe jakieś. Nie jestem pewny na 100%, ale tak mi się wydaje. Co mi to daje? O! Co? Okej. Cool, cool. Okej, tutaj chyba raczej nic za tym nie ma, prawda? Nie ma. Ja pierdzielę, ale... Okej. Domyślam się, że tutaj chyba muszę stać w jednym miejscu. Nie za bardzo się nie wychylać i po prostu stać i podskakiwać, bo po pierwsze oni mi... O nie, jednak nie. Czyżbym musiał stać na środku i w odpowiednim momencie podskoczyć? Raczej tak. O, Mario, dlaczego ty odskakujesz, chłopcze?
I odskakuj. Oj, tu stracę dużo żyć. Słuchajcie, zaraz tam się skończą życia, więc to będzie problem. Dobra, przeszedłem to. Tu coś jest? Nie. O, damn it! No teraz to sobie zrobiłem. Trzeba stać na środku, zdecydowanie na środku. I w momencie, kiedy jesteśmy na środku, wtedy skakać. Dobra, nie będę brać jeszcze tutaj pomocy. No dlaczego? Marian, kurde, chłopcze, nie wolno tak przeskakiwać daleko. Chociaż wiecie co, powiem wam szczerze, że ten nasz raczej nam nie pomoże zbytnio. Nie podskakuj dwa razy, chłopie! W dół, dobra, okej. Okej. Ja pierdzielę! Hop! Mamy to, mam gwiazdkę. No... Żartujecie? Nie wolno! Nie! Nie! Hop, na drugą... O, nie dolecę! Ja... To by nam jednak pomogło, bo moglibyśmy bardzo mocno sobie skrócić, powiem wam szczerze, bo domyślam się, że byśmy chyba raczej dolecieli. Ale dobra, patrzcie, widzicie, teraz idzie już całkiem ładnie. Już mniej więcej ogarnąłem co i jak, więc to też jest, tak jak już mówiłem wcześniej, kwestia po prostu ogarnięcia tego. Jak się już ogarnie i rozgryzie, jak wszystko działa, to naprawdę nie stanowi to większego problemu. Dobra, tutaj wezmę tą gwiazdkę, stanę sobie tutaj, bo on tutaj we mnie zaraz wyceluje właśnie. I tutaj zaczekam. Nie będę zachłanny na to. Bo wcześniej zrobiłem byka i się zrobił problem. Dobra. Okej, mamy tego. Chopa. Okej, panowie z tymi. Z granatami, jak ja na nich mówię. Oho, no to by było tyle. Nice. Oj, to mnie tu korci. Nie wiem dlaczego, ale mnie korci, jakby tutaj coś miało być. Nie? Nie będzie? Dobra, mamy checkpoint. Tutaj jakieś ukryte? Nie. A, tu jest to... Dzięki, gro. Dlaczego ja myślałem, że to się będzie toczyć, a to się nie toczyło? Dobra, nie bierzemy na razie podpowiedzi, pomocy w sensie. A! Wait a second! Tu jest... Chłopie! Nie! O! No to tutaj może być problem, żeby to zdobyć, ale wiemy już na pewno, że jest to tutaj. Mam 9 żyć. Na pewno będę musiał dojść do Bowsera, jak dojdę do Bowsera, to będę musiał tutaj ogarnąć motyw z... Mario, ja stracę życie na tym poziomie. Wszystkie. Autentycznie. Nie chcę brać na razie naszego tutaj... Może na... Słuchajcie, na ostatnim życiu weźmiemy, w razie W. Bo ja mam dziwne wrażenie, że ja i tak tutaj... oberwę. No i... Dobra, ale to wzięliśmy, to jest najważniejsze. Wzięliśmy to, więc to jest najważniejsze. Więc jest już zaliczone, jako wzięte. Ja pierdykam! No, będziemy lecieć. Więc tutaj nawet nie będę próbować przeskoczyć. Dobra. Nie! Dlaczego? Oh, no.
Bonobo. Dobrze, Mario, mówisz. O Boże. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze raz. Jeszcze mamy 7 żyć. Spokojnie. Ale było blisko. Dobra, która to jest? Druga. Dobra. Okej. Okay. Powiedzcie, że tu będzie gdzieś checkpoint. Dobra, znowu dostaliśmy tego. O, dobra, ale... A, nie odwrócę sobie tutaj poziomu. Kurczę, niedobrze. O, dammit! Znowu myszki mi przyszły pomóc. O nie, tu jest gwiazdka. Damn it! Najgorsze jest to, że nie ma checkpointu. I musimy zaczynać od początku. Więc ja, wybaczcie, ale ja to wezmę. Co prawda to mi się pewnie absolutnie nie przyda. Bo i tak jeżeli wpadniemy do lawy, to jest koniec. Ale nie chcę się już tutaj przemęczać tutaj z tymi panami. W razie czego. Ewentualnie z jakimiś innymi przeciwnikami. I plus jest taki też, że w razie czego możemy sobie po prostu podlecieć kawałek. Gdybyśmy mieli problem. Więc nawet tutaj mogę, o. Więc spokojnie. O Jezu. Dawaj, Mario. Mario, tu, do góry! Bierz to! Gwiazdkę miałeś do wzięcia! Oh. Kurczę, że jej nie wziąłem. A byliśmy tak blisko. No dobra, umówmy się, że z tym jest naprawdę dosyć duży tutaj plus. Wiecie co, trochę mi się nie podoba, że tej gwiazdki nie wzięliśmy, ale to jest do zrobienia, jest do wzięcia, ale wydaje mi się chyba nawet, że ten kostium chyba nawet nam trochę przeszkodził w tym, niestety. Tak mi się przynajmniej wydaje, nie wiem, takie jest moje odczucie. Ale dobrze, moi drodzy, słuchajcie, ja wam za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Niestety będę musiał gdzieś natrzepać życia jeszcze. I będą dwa... Tak, jeszcze są dwa poziomy chyba będą tutaj i z drugiej strony i na końcu będzie chyba, oczywiście, że tak. Więc to zrobimy sobie w następnym odcinku, więc domyślam się, że pewnie odwiedzimy Bowsera, a ja do następnego odcinka postaram się tutaj trochę żyć natrzepać. Także cóż, dzięki wam za uwagę, trzymajcie się, cześć, pa pa. No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco, klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, pa pa.